Irlandii jeszcze walczy furt, ale świetna runda. Bo to jest może zielone światło dla Amazing Team. Czy jesteście gotowi? No pokaż. To odlicz od 10. Do zera? Tak. No jeden z... jeden i go. Zrobisz. Dobra. 10. Czat pomaga. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1 i pół. Go. Rakieta poleciała w górę. Do kosmosu. Dlatego liczyłeś od 10. Houston, we have a problem. 10, 9, because Champions League starts now. Ale to powinienem po angielsku w takim razie, mogłeś tam, bo oczywiście, to jest było. No. 10, 9, co, a w Polsce 8, wysyłamy jakieś 7. rakiety? Satelity tak, ale to nie nasze rakiety to nie są. Dobra, mam nadzieję, że każdy był zaskoczony tym. Niku nawet daje 3 na 10 na zachętę. Mówisz tutaj o swoich ostatnich statystykach na solo kolejce? Spadek formy, jeżeli chodzi o Niku Tazy. Brakuje mi go troszeczkę tutaj podczas KSM. Zresztą jako remigium, zobacz, ten Niku zawsze był. Ty, no to jest nie w porządku. Zawsze się pojawiał na sam koniec, prawda? Objawienie. No właśnie, objawienie czekamy na Polski Niku. Zawsze. No właśnie, przecież przypominamy, jakie objawienia tutaj, jakie cuda wyczyniał Niku. Wielokrotnie. Syndrom Kubyda, przecież to był cud w Łodzi. Cud. Cud w Łodzi. Tak. Kiedy wygrał no, w niefaworyzowanym składzie. No a z kolei zaprzęg zaczynam tutaj od Gragasa. Już ten skład po zamianach ze Złodziejem Monitoru, w wielkim skrócie, no jest tu wreszcie. Crazy for Bartosz. Najprawdopodobniej chodzi o Bartosza Szablińskiego, czyli Sejtera, który wygrał we wcześniejszej serii. Koledzy z drzewa. Tak, 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 tak. Ale Sater nie ma czegoś takiego. Właśnie, ci to jest takie jednostronne tutaj związek. To jest takie, wiesz, spróbuję poderwać go na jakiś playstation. Tristana cały czas otwarta. Renifera. No to co? Thresha nie ma, to co? Brown Tristana? Klasyk klasyków? No. Brown, innej Tristana, decyzji go nie ma. Tak naprawdę. Zaprzęg może tutaj czarować, ale może wyczarować Kalistę. Kalista, czyli Rakan. Albo Alistar może. Albo Kalistar, albo Kalistarak. Wybierajcie, co chcecie. No, dziwi mnie tutaj tak szybko ta Kalista. Chociaż z drugiej strony, może na Jarvana bani się Tristany? Chociaż no, dużo to nie zmienia, no bo Tristana i tak by odskoczył, jakby nie padło na bułę. No i Kalista odskoczy, jak nie padnie na bułę. No nie no, Kalista jest bardziej przeżywalna. No dobra, no powiedzmy. No ale wybierzcie coś, panowie! Co się stało? Blitzcrank? Wow, man. To jest ta sztuczka kosmiczna. Blitzcrank nam się brał. Czyli mamy Kalikrank w tym wszystkim. Był ten czas, kiedy Blitzcrank się pojawiał naprawdę często tutaj w LCS, jak w Ameryce. W Europie przecież też był grany. No, nie spodziewałem się... Słuchajcie, no, możecie tego księdza jeszcze raz tutaj przysłuchać, bo nie zadziałało. Poza tym powiem szczerze, wydaje mi się, że Braum nawet nie jest taki zły na tego Blitzcranka. Co, wciągnie Blitzcrank Brauma, a on zaraz... A jak Blitzcrank wciąga? Tak, łapką, nie? No, coś takiego. A on tak szybko to robi. Tak szybko jak... Ciup. Poprawiłem ci kołnierz? Nie, nie poprawiłem do końca. Nie, od marynarki. Wiesz... O! Proszę bardzo. I tak nie było widać. Ale bagienna marynarka z kolei nigdy nie potrzebuje tutaj żadnych poprawek. Bagienna marynarka, od kiedy ją wyjąłem z bagiem, spełnia swoją rolę w zakręcie. Dobrze, my z kolei zaczynamy drugą rotację banów. Syndra przeciwko Bucowi, okej. Okay. Jeszcze LeBlanc rywał dużo, ale LeBlanc nie wychodzi w Polsce, więc to jest zrozumiałe. Korki, co z Orianną w takim razie? Orianna Jarvan? Nie wiem. Czy zapiszę się to oddawać? Czekaj, bo teraz przez chwilę myślałem, że jakieś rapsy robisz. Jest cały czas otwarta. Aha, koreański Fryderyk, widać, że... I Roysion, myślę, że lepsza byłaby Orianna.
Ale w sumie na takiego Chińczyka trochę wygląda. A weź tak oczy skoś te. No, ale to brzmiało po chińsku takie? Takie no, takie no. Kuciak pięciu śmaka. Tak samo jak pięć innych postaci w wykonaniu Zaprzęgu. Nie no, co ty. Ciężko jest bardzo tutaj, myślę, że Chińczykom nauczyć się polskiego języka. No, polski język jest naprawdę tutaj ciężki. A jest taka jedna na Twitchu, co dobrze zna. Tak? Nie no, nie mówię, że nie da, tak? Ale mówię, że no po prostu dialekt tutaj azjatycki i sposób ich wysławiania słów jest zupełnie inny niż tutaj polski. No, tak samo z angielskim nawet jest ciężko dosyć, tak? No, no tak samo jak my byśmy chińskiego nigdy się nie nauczyli. Wraz jak Chińczycy mówią już o nas, jak my tutaj że Polak próbuje po chińsku mówić, to oni... Oci karatu! No to jest japoński bardziej. No, nie, nie mandaryński. No, no w Chinach mówią po mandaryńsku. Dobra, okej. Okay. Jace dawno niewidziany, tak szczerze mówiąc. Kackos oczywiście legendarny Jace Wow i mógł wziąć tego Jace Wow przeciwko Gnarowi. No i ta Orianna się pojawiła. Uważam, że katastrofa trochę ryzykowała tutaj brącą Oriannę na ostatni wybór. Ale dlatego tym bardziej mi się nie podoba to, że Cassiopeia była wzięta w tej rotacji, w której była wzięta. Na Zaprzęgu. Ja myślę, że po prostu... Go Orianna Jace byłoby lepsze. Nie wiem, no Cassiopeia, ja uważam, że katastrofa ma dokładnie to, co chce. Naprawdę będzie łatwo zamknąć Cassiopeię w tej grze w klatce. Wejdzie po prostu Gnar albo Jarva, no leci ulti Orianny, no jest i co zrobić? No nie macie. To jest niby takie proste, ale widzieliśmy podobną kompozycję w Team Paper podczas drugiej mapy i bardzo ciężko było tutaj te wszystkie efekty kontroli tłumu, żeby uderzyły naraz. Więc ja bym tutaj tak nie przekreślał bucu, tym bardziej, że to jest jeden z milionerów, no które się bardzo przyjemnie patrzy. Ale z drugiej strony Blitzcrank jest tutaj uselessem, bo... Mogą zagrozić katastrofie awionetki, ale na te ronda bardziej na pewno uczulony jest Zaprzęg, który jednak musi tutaj pokonywać trasę naziemną, ale widzimy, że tutaj Robercik już bardzo ładnie pokazuje nam Zaprzęg. No właśnie, może to chodzi. No i zobaczymy. Katastrofa raczej faworyci, ale pytaj teraz co z Inspiredem i Agresywą, bo Mystic West odchodzi z tym Kingu na Kermi. Tak. No i co teraz? Kto tam się pojawi de facto? Ciekawa sprawa, myślę. Szansa. No i pytanie, jak jest Quo Vadis w takim razie? Cel dalszy, droga. Team King na Kermie, jeżeli chodzi o Puchar Polski Cybersport. No, jeszcze turnieju kwalifikacyjnego nie wygrali, ale bywali blisko. Coraz lepiej jest, tak? Tak, tak, tak. Teraz no i co, tutaj długo terminowo widziałem, że Hachi był na czacie. Tak, tak, nie tak. Udało mi się jeszcze jego spotkania z Super Minionkę u Rafaela obejrzeć. Ja też i pewnie nie tego nie obejrzę, po prostu naprawdę nie mam czasu. Jest masakra. Ale wiesz co, wiesz, ja zawsze sobie odpalam na YouTubie, wkładam sobie słuchawki wireless, a może kośniczek JBL? Sobie, może też sobie puszczam, ale nie wiesz co, bo wtedy trzeba, nie mogę chodzić. A mówiąc o ludziach, którzy denerwują głośną muzyką, tak jak ty, jak przychodzisz z głośnikiem JBL-a i słuchasz, wiesz, słuchaj, raz to zrobiłem i tylko dlatego, że użyłem go w formie powerbanka, bo oczywiście ma też takie opcje. I dobra, i teraz patrz, dzisiaj byłem w RTV AGD, przypadkiem. I tam sobie patrzyłem jakieś komórki, no wiesz, ja mam zepsuty ekran, nie? I gości obok mnie, taki 40-latek z wąsem, siedzi w RTV AGD i co może taka osoba puszczać na laptopie? Krzysztofa Krawczyka. Nie, param, pa, pam, o, o, i ja nie rozumiem tych ludzi w tych sklepach z AGD, którzy przychodzą i albo, wow, hak trafiony, ale nie no, co ja gadam, na poziomie to nic nie jest ważne, ale to jest ważne, Bucu wytańczy może to. Oj, Hilek zużyty. Było niebezpieczne, gdyby tutaj był podrzucony, to na pewno by tutaj padł. No nie dajcie mi coś powiedzieć i nie rozumiem tych ludzi, którzy na głośnikach na przykład testują na cały sklep głos. Widziałeś? Najczęściej jest to grupka młodzieży, albo właśnie taki 40-latek, który słucha disco polo. Albo grupka młodzieży, nigdy nie byłeś tak, że wszedłeś do jakiegoś sklepu z urządzeniami elektronicznymi i nagle po prostu masz na głośnikach puszczone głosy muzyki i patrzysz, że tam jakieś 5-16-latków, którzy myślą, że oni w cudzysłowie dokształcają resztę z gustu muzycznego? Nie widziałem, widziałem coś takiego i akurat wtedy, kiedy to widziałem, podpisywałeś im koszulkę. I powiedziałeś, dobra, teraz to puśćcie. Ale jeszcze co mi chodzi. Dobra, bardzo też fajna sytuacja w niebieskim wzmocnieniu w tych okolicach. Zobaczmy, Robert, czy tutaj przyszedł z tarczą Inspired, czy wejdzie. Ma czerwone wzmocnienie. Błysk wykorzystany, ale łapka od razu zakrana. Chyba troszeczkę szczęścia dla katastrofy awionetki. Mimo wszystko wejście do dżungli własnej obronione, ale ten gang na drugiej linii, taki klasyk Jarvana, prawda? Kiedyś na Jarvanie zawsze tego typu rzeczy widzieliśmy. No i było niebezpiecznie dla Buca.
mimo wszystko chyba troszeczkę bunt Inspireda, no on po prostu umiejętność się nie trafił. To nie jest tak, że Bucu użył błysku. Zachował. Szanuję Roysona za Oriannę i najlepszego skina do niej. Rip Soul, on napisał na czacie. Troszeczkę nam czat usnął, więc będziemy czytać, co tutaj piszecie agresywo. No właśnie, wspominałeś o nim w kontekście Thinking na Karim i co będzie dalej. Oczywiście projekt się nie skończył. Do końca sierpnia poczekamy na zakończenie tego projektu, więc no zobaczymy. Odejście tutaj Mystiquesa chociażby, no świadczy o tym, że być może zostało postawione ultimatum, no, albo zajmujemy się jedną rzeczą, albo drugą, prawda? Tutaj jednak, no widzimy, że... Ale... To zobaczymy, poczekamy, zobaczymy. No, tymczasem poczekamy na kolejny grab! Ale to jest to, wciągasz w siebie Brauma. No, chciał na pewno Deflesa tutaj wciągnąć. No i Pyrka, zobacz, no, tak. Ucieka na tym. No, chciał, ale... Ciecia móc. Właśnie, no to jest to. No Pyrka raz za razem zagrywa tutaj te łapki. Znaczy, to nie jest jakaś totalnie przegrana wymiana przez niego. No, przynajmniej podoba mi się to, że Pyrka próbuje, nie? Bo wiesz, no... W końcu trafi, tak? Jakąś dobrą łapkę i przeciwnik będzie miał problem, tak? Ale pytanie, czy taka agresywna granie skutkuje tym, że Inspire nagle tutaj załatwi jakiś punkt. Razy, czekamy na wejście, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Agresywo próbuje jeszcze stąd uciec, błysk zagrany, jeszcze żyje, ale mimo wszystko Kackos uśmierca go. First Blood dla top lanera, zaprzęgło Agresivo bez błysku i bez życia, może i nawet bez wieży, bo widzimy, że cały czas agresja przypuszczana jest na tę strukturę. Ma teleport, teraz sporo tutaj straci pod wieżą. No i Bucu, mimo presji ze strony Inspireda na początku, zobacz, wypychał chyba powoli tutaj z linii Roysona i proszę bardzo, Crazy z butami piątkami. Nie wiem, co mam powiedzieć, zakupił sandały i teraz tak, no, czy tymi sandałami będzie naprawdę tutaj dalej męczył tę górną linię? Na razie Inspire przenosi się na dolną dżunglę zaprzęgu, więc no, troszeczkę może szczęścia dla Crazy'ego, a może wyczucia, że przenosi się teraz na górną dżunglę katastrofy, chyba dalej będzie męczony tutaj agresywo. No, Royson, tutaj może być spotkanie... Crazy ma jeszcze błysk. Tak naprawdę od pleców podchodzi właśnie teraz Inspire, spójrzmy, to będzie zabójstwo! To ależ pięknie Bucu zrobił Bucu, teraz ograł Inspire, no, totalnie unikając podrzucenia od tego zawodnika. I tak oto zespół Zaprzęg zapewnia sobie drugiego fraga, nie tracąc tak naprawdę i nic. I ogromna kontrola teraz zdobyta, bo Jarvan musi być na środku. Najprawdopodobniej przez to Inspire straci tutaj swoje kury. No, a co na danej linii? No tutaj dawno nas nie było. Naprawdę dzisiejsze gry są dynamiczne, Filipku. Tak. Kolejny hak, ale znowu w Brauma. Tarcza podniesiona w górę i tak naprawdę Robercik wiele sobie z tego nie robi. No nie wiem, powiem szczerze, więcej obrażeń otrzymał niż myślałem. No i pytanie, czy też może tutaj Pyrka na tym blitzcranku nie zrobi tych sandałów Fryderyka, żeby też może szybko tutaj zasuwać po mapie. No w każdym razie, bardzo tutaj Zaprzęg na początku agresywnie męczy przeciwników. No i Pyrka teraz, to jest dobra sytuacja na blitzcranka! Proszę bardzo, podrzuca Deflesa, poszły tutaj umiejętności przywoływacza. No i Renifer jednak zebrał tutaj sporą falę. Kolejna agresja, Pyrka, no w końcu jakoś tutaj tym blitzcrankiem. My się przeniesiemy właśnie teraz. Udaje mu się, jeszcze bezczelnie Graga skradnie Inspiredowi, no Crazy ogrywa Inspireda. Crazy tutaj nie był znany w Team Kingdom Academy tak bardzo jak Inspired, bo mówiło się o Inspiredzie młody talent, ale ja tam wiem, czy Jarvan to jest najlepsza postać dla niego, teraz znaczy czerwone wzmocnienie i może nawet życie. No, to było dziwne wejście. Gragas, ale myślał tak naprawdę tutaj Inspired w tej sytuacji, że tutaj tylko i wyłącznie jest Crazy, że agresywo przychodząc tu razem z nim będzie mógł uśmiercić przeciwnego junglera. Tak się nie stało, Inspired traci swoje życie. Nie opłacało się to w ogóle, tutaj walka o własną dżunglę. Przy tym wszystkim pamiętajmy też, że Bucu dalej na środku miał kontrolę, więc nawet załóżmy, że byłby w tym samym czasie Gnar czy Jace, Cassiopeia by raczej szybko tutaj zbiegła, czyli no błąd decyzyjny w takiej sytuacji, no, po prostu oddaje się czerwone zmocnienie, czyli coś, ale łapa! No i co teraz? Deflez zginie. W końcu Pyrka trafił w cel, który chciał... To katastrofa! ...trafić od samego początku. Katastrofa awionetyczna. Na każdej linii. 0-4. I na topie przewaga, i w dżungli, i na midzie. I teraz na bottom lane kolejny frag. I do tego wszystkiego jeszcze na środku przewaga 20 stworów. Pojawia się Crazy for Bartosz i... Inspired nawet nie miał jak zakontrować, jak zagrać. Żadnej umiejętności. Wymazany Royson jeszcze z błyskiem w rękach. Niedługo będzie trzymał
kule w rękach. Ciężko, żeby Robinson tutaj zagrywał tą kulką jakoś dalej spod wieży. No tak się już boi. No tak. Ciężka sytuacja. To chyba jest parienta, który w tej sytuacji, kiedy miałby umiejętność ostateczną, mógłby chociażby zamknąć przeciwników pod własną wieżą, a w tej sytuacji Crazy ani Busu nie mieli błysku, więc mogliby tutaj naprawdę mocno ucierpieć, ale tego szóstego poziomu nie ma już parienta, więc tak naprawdę katastrofa awionetki przy tej sytuacji po raz kolejny zostaje bez odpowiedzi. No Crazy gra jak opętany, nie oszukujmy się, pojawia się na każdej linii, 2-0-2 na jego koncie, skrywa się świetnie z drużyną, no i ta łapa na dolnej linii, Pyrka, zagrywa łapą za łapą, no i za to musi dostać punkt stylu, no nie możemy tego inaczej określić. Ryzykowny Blitzcrank, ale wychodzi. To jest pierwszy mój skin, który kiedykolwiek sobie kupiłem, iBlitz. Pierwszy mój skin. A masz telefon SIM z tego co widzę, to jak to jest? No dlaczego iBlitz? Przypominam sobie, żebyś kiedykolwiek miał telefon z nadgryźniętym jabłkiem. Nie miałem. Nie. Czyli jesteś obłudnikiem. Nie, po prostu podobał mi się ten skin. Że jesteś robotem. I robot. Powiedz coś jak robot. To wiesz co, jak mikrofon się zepsuje. Może jest. Obłudnik. To jest ciekawe słowo, naprawdę. Prawda? Co, śmialiśmy się kiedyś nie z kloszard, śmialiśmy się z różnych rzeczy, prawda? Obłudnik, takie. No, niespotykane. Zapomniane jak słowo. Niespotykane. Nie, no, a cierpki? A czemu nie używamy nigdy słowa cierpki? Cierpki smok zrobiony teraz dla zaprzęgu. Katastrofa wionetki może tylko zacierpieć z tego powodu. Jeszcze Kackos chyba nie chce dać niebieskiego wzmocnienia. Cierpki wyraz twarzy będzie Inspirena, jeżeli jeszcze będzie tu wykończony kulą ognistą. O! Jeszcze na dolnej linii akcja pojawia się przy wszystkim. Dinozaur! No ale zobaczmy, czy uda się Reniferowi wyciągnąć stąd iRobota. Nie wiem, dlaczego iRobot w tym kierunku próbował się ratować z tej opresji. No i w tym wszystkim nie zapominają o Kackosie, wykończył przeciwnika, jeszcze będzie robił akcję na górnej linii. No ale czy zdąży tam agresywo w tym wszystkim? Katastrofa, lekka odpowiedź, ale nie wiem, czy wystarczająco. No, powiem ci, że nie był to cierpki na pewno komentarz. Cierpień może jedynie, jeżeli chodzi o uszy, bo krzyczałeś dosyć głośno, ale dinozarł, wszystko pożarł tutaj w tej akcji. Naprawdę ciekawe zejście, dobry teleport od agresywo. Coś tutaj jednak katastrofa awionetki jeszcze próbuje ugrać. W tym samym czasie Kackos podejmuje górną wieżę. No agresywo nie zdążył. Kackos jest w dobrej sytuacji w tej grze. No może nie w tej sytuacji, ale zobaczmy, odpowiada Inspired. Jeden na dwóch, nie dają rady katastrofę. Na razie jedna osoba, no ale na szczęście ten shutdown, ale co z tego? To jest możliwa teraz kontra za zaprzęgu. Wiedzą, że jest dżungler przeciwnika. U mabuśki. I teraz w tym momencie akcja na dolnej linii, druga wieża, zaprzęg, naprawdę zaprząg dzisiaj do roboty wszelkich Reniferów. O, Renifera tutaj nie ma, It's Renifer nie gra w drużynie, nie, przepraszam, gra. Nie, i jeszcze chciałem nawiązać do tego, że Robercik na skórce miał te niby Reniferki, tak, które są po. Tak, no, tak. Strasznie cię ograłem się. Teraz. Ograłeś mnie strasznie. Ograłem coś cię. Coś mi się uzmysłowiło, że Renifer gra w katastrofie. Ale nie, mój błąd. My bad. Sorry. Widać, że naprawdę dzisiaj jestem ograny. Obłudnikiem. Jestem ograny, ale spróbuję się jeszcze odegrać. Jak spróbuję. To się mówi, spółka z o.o. Spółka z ograniczonym obłudnikiem. Taką firmę możesz założyć. No, pod warunkiem, że założę ją z tobą, bo inaczej nazwa nie miałaby sensu. Masz rację, jest dosyć ograniczony wiekowy. No a tym razem na środku zaprzęg może tutaj pokazać się jakaś łapa. Orianna sama, to jest ten problem, bo Orianna dużo potrafi wybronić, ale jest zawsze kontra na to. Zanurkować. Katastrofa jest w trójce na dolnej linii. Zaprzęg musi coś zrobić na środku, albo Herald chociaż, no co się dzieje? Tak dobrze grali, a nagle takie dziwa. Podejście pod środkową aleję, zaprzęg. Być może kolejną wieżę. To już by była trzecia na ich konto, gdyby udało się cośkolwiek tutaj zrobić, ale agresywo próbuje odpowiedzieć, więc okay, jest jeszcze Herald podejmowany w 13 minucie przez zespół zaprzęg. Katastrofa. Ty myślisz, że możemy nazwać nasz duet tak? Spółka z ograniczonym obłudnikiem. Myślę, że to jest dobre.
spółka z ograniczonym. Tylko, że kto jest ograniczonym obudnikiem? Właśnie to jest do, w zależności od dnia i do interpretacji. Bo to jest spółka. No, duet. No dobra, no jeszcze tutaj, wiesz, spółka może składać się z wielu osób, więc jak dodamy Awahira do tego, to on po prostu będzie tą kropką. Pomiędzy O. Czyli jak weźmiemy dwie O, takie okrągłe kształty, widziałem, że nasz czat dzisiaj myślał o takich kształtach, ale nie oddzielał tych kształtów kropkami, tylko spacjami. Czyli czat wie, o co chodzi. No, ty ostatnio zapuszczasz. Okej, okay, właśnie, tutaj się pojawi. No, Gragas, wystarczy, że Gragas beczkę. Wiesz, jeżeli katastrofa naprawdę uprzejmie będzie zachowywać się na środku, jest łapa trafiona! I proszę bardzo, wybuchnięty Inspired nie zainspirowało go tutaj do dalszych działań. I beczka, piękna, która przerzuca biednego pana z wąsem. Musi się raczej wycofać. Kończy się też dinozaur, teraz został mały szkrzat. No i proszę bardzo, wieża, nie wiem, czy Herald nie jest tutaj overkillem. No nie wiem, zobaczmy. To będzie wyglądała jak akcja Killara sprzed dwóch dni. Głową w ścianę! No i proszę, zabity Herald. Ale najważniejsze, ale udało się jeszcze obić wieżę. Z teleportu na górną linię. Ty, Zaprzęg naprawdę ogrywał przeciwnika na mapie. Nikt się tego nie spodziewał tak naprawdę. Ty dałeś 80-20 i ja spokojne 70-30. No tak, ale, ale... spodziewasz się, że Jaron będzie miał 0-4, że Royson będzie totalnie wyeliminowany na środku? Przesada chyba. Co? Chyba przesada. No i co teraz? Jedna wieża została. Do wzięcia przez Zaprzęg. Smok następny. Pierwszy był ognisty. Dobrze chyba pamiętam. Czyli następny smok, no zobaczmy. Może być ognisty, może być też każdy inny. Tak naprawdę nie ma co wyrokować. Zresztą jestem już do przodu jeden punkcik, jeżeli chodzi o ten aspekt, więc możesz tutaj spróbować. Jeżeli chcesz jeszcze podjąć rękawicę. No myślę, że to będzie powietrzne. No to ja powiem ognisty raz jeszcze. Chociaż gdyby to był jeszcze raz ognisty, to może większa kontrola ze strony Zaprzęgu byłaby w tamtym obszarze, ale teraz zmierzają wszyscy na niego, więc być może to będzie ognisty. O nie, zobaczmy. Role strony Zaprzęgu oczywiście, no to jest ogromna przewaga, 5000 w 15 minucie. Naprawdę sporo i też przewaga na liniach. No to musi być jakiś smok tutaj. Chociaż nie, no Zaprzęg na tyle gra dobrze na mapie, że może po prostu chcą zabezpieczyć sobie smoka i tyle. Okej, okay, ognisty jednak, proszę bardzo. Kolejny punkt! Kolejny punkt. Gratuluję. Kolejny powietrzny, więc zabawy już nie będzie. W zgadywanie. Doskonale to widzieliśmy. No i Zaprzęg. Rozdzielany po mapie. Jace schodzi ze środka, tak jakby tutaj chcieli jeszcze coś na bottom lane spróbować, zawodnicy Zaprzęgu. No, bardzo ciekawie. Czyszczą wizję, czyszczą wizję. Panoszą się w dżungli przeciwnika, jakby byli u siebie. Dla katastrofy awionetki naprawdę nie wygląda to zbyt dobrze. Royson 0-2-0. Deficyt w farmie ogromny. Ej, to jest nawet dobre ze strony Kackosa, bo najwyżej odda wieżę na górnej linii. Ale przecież zaraz tutaj o wiele więcej będzie wzięty dla Zaprzęgu. Wychodzi znowu ten iRobot. Pierwsza skórka Testrygo. Skórka, która jest najbardziej właśnie z tego znana. Czyli chodzi o Riot. Wielokrotnie wypowiadał się na ten temat, że celem tej skórki jest to, żeby być kupionym przez Stryk. Kupiłem tę skórkę. Pierwsza skórka, druga, wiesz jaka była? Deluxe. Znaczy, także pierwszy raz jak kupiłem RP to było w tym roku, bo zawsze wygrywałem z turniejów. Miałem na tyle doby, kiedy już w tę grę. Ja kiedyś dostawałem też RP od Rito. Myślałem, że od jakichś wielbicieli. Nie. Wielbicielek? Też nie. Nie można dostać RP. Można dostać skina, prezent. Ale chyba RP można kupić komuś RP? Ale gdybyś miał wielbiciela w raju, mógłby ci dać RP. Nie mógłby. Wykraczałoby to poza jego obowiązki. A dostałeś kiedyś jakiegoś frenzy końca? Poważnie? Bo ty brałeś udział w tych testach ogólnie. Wiesz co? Tak. Czyli dostałeś kiedyś frenzy końca. Dostałem kiedyś. Jestem pod wrażeniem. Tak. Ja mam zero frenzy końca. A ile tych frenzy końca dostałeś? 300 tysięcy. Nie, no naprawdę? Nie, no nie wiem, tam jakieś duże kwoty były. No, oczywiście. Przydało ci się to do kiedyś? Chciałem zamienić to na złotówki, ale niestety nikt nie chciał przyjąć. Rzadki towar.
Bo podobno będzie więcej warty w 2035 niż bitcoiny. Jeżeli myślisz, że to prawda, że będzie tyle wart, to musisz się niestety zmylić. Jesteś po prostu obłudnikiem. Sam się na to nadziałeś. Outplayed by Jad. Minuta 30. Baron, na razie, jeżeli chodzi o outplay, to zaprzęg, góruje w tym spotkaniu i to nawet może ale być... Ale zaraz, ty też dostawałeś wypłatę w frenzy końca. Nie, a nie tak. Nie dostałeś jej na okej, zobacz, co się dzieje na dolnej linii. Kackot wyłapany, no to nie jest jego jasło. Tutaj raczej z tego się wyjść nie da. Jeszcze ma błysk nawet agresywo. No nie widzę szans, no przyspieszy się Kackot. Spróbujcie, on się odwrócił! Mało brakowało, a tutaj Zapeszyłeś. No dobrze, ale jak jest dwójka na dolnej linii, to robisz barona. Problem w tym jest za wcześnie. Więc to był błąd ze strony Kackosa. On mógłby tak zagrać, jakby był baron, bo ten baron by szybko padł z kasopeją i tego typu sprawy, tak? Ale no, mimo wszystko, no błąd. Błąd w takiej sytuacji za wcześnie tutaj coś takiego spróbowało zrobić zaprzęg. No i przynajmniej coś dla katastrofy. No problem jest taki, że no, to działa w dwie strony. Nie ma nic na mapie, to katastrofa nic z tego przecież nie weźmie. Nic to nie daje. Tutaj czat jest bardzo zadowolony z tego, że Kackos się odwrócił. No i czekamy, zawsze. No, nie ma co się zastanawiać. Po prostu baron. Bardzo łatwy plan na grę. Zrobią tego barona. No, oczywiście pamiętajmy, to jest największa szansa na katastrofę, żeby wrócić do tej gry. No, też pamiętamy, że przy takich baronach, no, zdarza się ten czarwan wchodzący z kombo, który kradnie barona i tyle, nie? Jeden za barona i tyle, i siedzisz w bazie i się bronisz. A jest tutaj przy tym, że kompozycja katastrofy jest lepsza, jeżeli chodzi o późniejszy etap gry. Baron. Teraz czyszczona wizja przy tym. No, pyrka będzie to szukał. W sumie ten Blitzcrank naprawdę zyskuje teraz. Zobacz, no tak, złapie Jarvana. Wcześniej mówiliśmy, że o nie, złapie Jarvana, ale teraz Inspire naprawdę no tak, schodzi w... Jest ten etap gry, gdzie Inspire po prostu spływa, więc rzeczywiście można tu łapać kogokolwiek. No teraz Blitzcrank jest dobry. Czai się gdzieś tam w krzakach pyrka. Łapa oczywiście dobrze naoliwiona, żeby chwyt był pewny. No dobra, zobaczmy. Zdjęcie barona. Ale sporo punktów zdrowia traci tutaj zaprzęg. Okej, okay, pyrka tutaj, próbuje zmyć przeciwników, ale to chyba było bardzo oczywiste. Teleporty sypią się, jak na razie baron zrobiony. Zobaczymy, czy katastrofa Wionetki jeszcze będzie próbowała coś tutaj zrobić. Inspired! Ciężka sytuacja dla niego. Pierwsze fragi dla zaprzęgu sypią się i będzie ich najprawdopodobniej więcej. Zupełnie unieruchomione agresywo w tej sytuacji. I Royson, który w popłochu ucieka przed tym, co nieuniknione. Teraz zaprzęg będzie szło midlanem i będzie próbowało podejmować środek. Na pewno inhibitor. Na pewno inhibitor. Bardzo ładnie rozegrany z dwie strony zaprzęgu. To było wręcz zbyt oczywiste, że nagle Blitzcrank 1 na 3 wchodzi, używa błysku. No, to było oczywiste, że zaprzęg będzie robił barona do końca, ale nie zdążył Inspire tam się pojawić. Proszę bardzo, zaprzęg naprawdę gra jak z nut i to przeciwko teoretycznie dobrze dysponowanym tutaj ekipie z katastrofowanych. No i zobacz, jest ten baron teraz wzięty. No wygląda na to, że naprawdę... Ciężko powiedzieć, co tutaj może zrobić katastrofa Wenetki. No, ich nadzieją było to, że agresywo, że Inspired jakoś ukradnie tego barona. No jeszcze Royson tutaj zginął, to jest kompletnie zła sytuacja. Nie spodziewałem się takiej formy katastrofy Avionetki. No i teraz oczywiście przeniosą się na bottom lane. No oczywiście, najpierw reset. Pamiętajmy też, że musi przede wszystkim tutaj dobrze ustawić linię Jace, tak? Tak, no właśnie. No, wiadomo, że już raz był wyłapany, tak? Raz był wyłapany, jeżeli chodzi o zagranie na bocznej linii przez Jarvana i Gnara. Szczerze, myślę, że chyba to samo powinno zagrać tutaj. Jak najbardziej drużyna czerwona, tak? Jak najbardziej powinno tutaj katastrofa Wionetki spływać, bo to jest to przedłużenie, no. Oni mogą teraz tylko liczyć na czas. Dobra, smok powietrzny pojawił się na Summoner's Rift. No i wydaje mi się, że tutaj nie stoi na przeszkodzie, żeby zaprzęg po prostu po niego od tak sobie poszedł. Z jednej strony tak, z drugiej strony tracisz trochę barona, wiesz. Ty, ale chodzi. Katastrofa chce walczyć od tego smoka z otwartym inhibitorem? No idzie w jego kierunku. Pyrka ładnie zaczął się w krzakach, wizja wyczyszczona przez zaprzęg. No okej, okay. Musi raczej katastrofa tutaj wejść no, w tym przesmyku. Jeżeli tego nie zrobią, no to raczej tragedia.
No, ciekawa sytuacja. Pyrka próbuje po raz kolejny kogoś wyłapać, ale no, jednak ale nie udaje się. Ale ta wizja tutaj, no naprawdę się ustawiona, no nie oszukujmy się. No dobra, no katastrofa, no co, no tutaj jakaś, no nie wiem co by, jaka katastrofa musiałaby się wydarzyć tutaj dla Zaprzęgu. No mają tutaj dobrze ustawione linie. No i co? Wygląda na to, że chyba będzie walka! O! Zobacz! W tym momencie wchodzi w tym wszystkim Gnar! Zaprzęg musi z tego wyjść! No i nagle będą tańczyć w kółeczku! Bardzo dobrze, że nas nie ma na kamerze, żeby nie było widać, co my robimy! Naprawdę jest tutaj fenomenalna walka! Zgniutko i wgniutko w ścianę! W tym momencie, co na to Inspired, może powiedzieć jeszcze Inspired? Wymazany totalnie! Co to może dzieje? Być koniec! Dobra, wchodzimy. Czekaj, to się wydarzyło? Czekaj, powtórka. Powtórka od tego momentu, kiedy Baron został zniszczony. Oczywiście spójrzmy, ten inhibitor podejmowany. Pyrka w tej sytuacji oczywiście zginął. Ty naprawdę zgniotłeś. To są emocje, ale dobrze, że nas nie było widać. Teraz powtóreczka oczywiście. Smog powietrzny, tak jak mówiliśmy. Ale naprawdę czat się na to nabrał. Boże, nie wierzę. Za amatory. Ale patrz, co się wydarzyło. Kacko rzeczywiście wyłapany gdzieś na bocznej linii. No i Pyrka w tej pozycji, o której mówiliśmy. Czyli my wiemy, co się może wydarzyć. No tak. No cóż. No dobra, inhibitor. Ile tego barona jeszcze zostało? Czy zaznaczy jakaś postać w Zaprzęgu? Nie, Inspired. O! Połowa. No dobra, no to moim zdaniem na spokojnie jeszcze Zaprzęg jest w stanie wziąć drugi inhibitor. Co tak oddychasz? Czyżby opętanie wróciło? Dobra, jest. Podejmowany smog przez ZG Zaprzęg. No i zaczynamy. Wszyscy na czacie. Oblężenie ze specjami pomiędzy. Full caps. Zaczyna się ostateczne oblężenie bazy katastrofy. No, jeżeli nie wytrzymają tutaj, to może być bardzo źle. I tak czy siak Zaprzęg pewnie może wtedy zagrać pod następny baron, ale przynajmniej trochę czasu mogą kupić. No i zobaczmy. Podchodzi tutaj Jace razem z drużyną. No Jace jeszcze może tutaj tak stać, powiem tym, że nie ma niebieskiego wzmocnienia. Czego? Co ty powiedziałeś? I w związku z tym będzie tracił manę. Manę. Mana. Zobaczymy, Pyrka w ciekawej pozycji może tutaj spróbować kogoś wyciągnąć. Błysk też dla niego niedostępny, ale ten nie trafia mi Spider'a. Sporo klatek ustawionych przez Deflesa. Jakby to miała być zapora nie do przejścia, ale wydaje mi się, że Zaprzęg na spokojnie poradzi sobie z tą zaporą. Presja na otwartym inhibitorze przez chwilkę od Buca. Nieudane wejście. Teraz Bucu czuje się dosyć bezpiecznie, jak wiesz, przeciwnik nie ma tak naprawdę jak niego wejść. No i to jest ta różnica, ten otwarty inhibitor, no podoba mi się to, że takie coś widzę. Od razu katastrofa jest w dwa razy gorszej sytuacji. O, teraz pierwsza klatka złapana przez Kackosa. Czekamy oczywiście na kolejną falę minionów, która będzie podchodziła pod boczną linię. Być może teraz zacznie się to, o czym mówiliśmy. Crazy ma dostępną beczkę, może tutaj pokusić o jakiś disengage. W tym samym czasie złapani tutaj zawodnicy katastrofy wienetki. Inspired będzie wymazany, tak jak dziwny mówiliśmy pozycji wcześniej. Kasiopeia. Tak jest! Ale wychodzi z tego. Agresywo niski poziom zdrowia, Defles pół HP. Katastrofa wionetki, jednak koniec końców można powiedzieć, że tutaj próbowała obronić tę wieżę, ale czekamy oczywiście na miniony, żeby ostatecznie albo postawić krzyżyk na tej wieży, albo żeby jeszcze tutaj ta akcja... No dosyć obici są zawodnicy Zaprzęgu, to nie jest najbezpieczniejsze, ale no na szczęście ma uzdrowienie jeszcze Kalisa. Piękne wejście tutaj od agresywo, zobaczymy czy coś da się jeszcze z tego wyciągnąć. Nic oprócz bardzo masywnego bicia przeciwników. No ja się dziwię, że Zaprzęg nie ryzykuje i jednak nie zostaje na tej dolnej linii. Renifer ma uzdrowienie. Moim zdaniem dwa czy trzy strzały można byłoby tu włożyć. No może troszeczkę za daleko fala. No i Zaprzęg jednak. Na tym baronie nie udało się wziąć drugiego inhibitora, więc katastrofa. No dobra obrona, no nie oszukujmy się, no naprawdę. Mogło być o wiele gorzej. Problem jest taki, że i tak jest chyba nierozwiązywalna sytuacja. Przeciwnik poczeka sobie na barona. No i co? Zrobisz. 4-0-4 Kalista. 2-0-4 Cassiopeia. No tutaj dwóch zawodników z Perfect KDA. Ciężka sytuacja dla katastrofy awionetki. Nie spodziewaliśmy się ich ujrzeć w takiej formie. Kompletnie to spotkanie wymknęło im się spod kontroli.
byliśmy wręcz przekonani, że to oni nawet na cybersport.pl w artykule było napisane... Na cybersport.pl? Tak, było napisane, że tu łatwiej będzie wskazać, kto jest faworytem. Na cybersport.pl takie kontrowersyjne wypowiedzi? To nie była kontrowersyjna wypowiedź. Sprawdźcie sami. Cybersport.pl. Miejsce spotkań władców i wielmożnych tego świata. Cybersport. Cybersport.pl. Miejsce najświeższych informacji. Czytujesz? O twoim życiu. Czytujesz? Oczywiście. Cybersport.pl. Wczytuję. Codziennie rano. Na moim urządzeniu mobilnym. Cybersport. Sport cybertroniczny. Elektroniczny. Cybernetyczny. W świecie cyber. Cyber. Sport cybernetyczny. Cyber. iSport. Sport dla robotów. Cybersport.pl. Cybersport.pl. Powiększ swojego skilla. Cybersport. Dzięki cybersport.pl uzyskałem 4. poziom oblężenia. Cybersport. Wciągnięty gnar! Czy to dochodziło? Czy to agresywo fantastycznie spary ten schodzi z wielkim kataklizmem! Sypią się jednak pierwsze zabójstwa. It's Raver! Zabija tamuki dla niego. Czy popędzi po więcej? Teraz inhibitor staje naprzeciwko drużyny Zaprzęg, która w tym spotkaniu spisuje się wręcz fenomenalnie. To jest 11 tysięcy sztuk złota przewagi dla drużyny niebieskiej. Będą 11 tysięcy! Tyle zarabiam codziennie na cybersport.pl. Cybersport. Jeżeli nie wierzysz, ta samotna matka też to robi. Cybersport. Teleport zagrany. To jest piękno cybersportu. No i w tym wszystkim wchodzi w pułapkę Kaskos po tym teleporcie. Miał anioła stróża i od razu go stracił, ale kupił czas. To jest najważniejszy teraz. Chodź, wzięcie kolejny. I co po tym teleporcie sprawdzi na cybersporcie? Kobietę wąż, która ucieka z błyskiem i zakręciła się tutaj kula od Devlesa. No ale koniec końców katastrofa się dalej broni. Tak jak w naszych oczach cybersport.pl i jakość artykułów. I zobacz, podejście pod barona nie ma tylko pyrki, czyli jest to niebezpieczne podejście, ale katastrofa musi. Zgadzam się z tą decyzją. Kackos jeszcze został na dolnej linii, żeby tutaj wkurzać przeciwników. Agresivo ma teleport. Oj, Renifer, będzie próbował przeszkodzić przy tym baronie, żeby tylko nie został wyłapany. Jeżeli tak się stanie, to będzie dobra informacja na pewno dla zespołu Katastrofa Awionetki. No próbuje! Katastrofa próbuje nie spaść z tego samolotu! Inspired jeszcze tutaj broni swoim własnym ciałem tego barona! Mają pierwsze zabójstwa zawodnicy Katastrofy Awionetki, za chwilę być może drugie. Czekają, aż ten baron się tutaj zniży do takiego poziomu zdrowia, żeby go spróbować zesmajtować. To się nie udało. Crazy'emu teraz lecimy dalej. Widzimy, że Kaskos wchodzi bardzo agresywnie, ale znowu to jest sytuacja jeden na kilku. XD. Katastrofa Awionetki wraca do tego spotkania, bierze barona, ale musi pamiętać o bazie, bo baza jest w ciężkim położeniu. O Boże. Co się dzieje? 7000 deficytu dalej, ale no zawsze naprawdę tutaj poszedł daleko, ale nie po rozum do głowy. Przede wszystkim Butsu. To, co on zrobił w tej walce, wszedł i po prostu został wykończony. Powinien był wylać plamę, coś takiego, no... Butsu naprawdę w tej walce zagrał tragicznie. Została po nich plama. Można tylko powiedzieć IHG w tej sytuacji. Chociaż, co to jest IHG Baron? Bo katastrofa zaczęła Barona i zrobiła tego Barona. Chyba w IHG Baron chodzi o to, że robisz Barona i potem... Tracisz go. ...przegrywasz grę? Więc totalnie chyba tutaj się nie udało czatowi nic. Wiesz co, to już życiu, zyskało takie... bywa czat nie wiem co. Takie znaczenie, że po prostu przy baronie, który jest w jakiś sposób, nie wiem, dziwnie wzięty, albo po prostu, że wiesz, nie wiem, troll, bo przeciwnik wziął barona, no ale wydaje mi się, że to fajnie tutaj, in memory. Takie ku pamięci stwierdzenie. A jakie jeszcze memy są takie starożytne? Starożytne? Tak, memy? Ale to bardziej tutaj, jeżeli chodzi o, no, Platon, jakie memy miał? Jakie memy były w antycznej Grecji? Platon, ty psie!
To był dobry mem, pamiętasz? Od Arystotelesa. Jakie były akcje? On był jeden na polski. Starożytne Grecji. Albo... Twój stary to cyklop. To był mem. Jaki jeszcze był mem? Maciej Szuszej Ratuśniak, mem ze starożytnej Grecji. Z trójkątem Pitagorasa były memy. To nie były memy. Trójkąt Pitagorasa się z czegoś innego wziął. To była impreza. Byłeś tam oczywiście, tak? No, oczywiście. Ty, Pitagoras i... I kąt prosty. Mofosjusz. I kąt prosty. O. Suma kątów się zgadzała. Wynosiła 180. O. Tak jak... Relacja kątowa pomiędzy mną a Arystotelesem była 180. Pusy były odwrócone. Dobra, katastrofa miała Barona, ale czyżby traciła inhibitor? No muszą tu wejść chłopaki. Agresywo ma teleport, ale raczej nie będzie to akcja teleportowa. Raczej będzie akcja Inspirata. Kulka na nim zagrana! Kulka na tatusia! Oj, tutaj jeżeli zaprzęg to przegra, to będzie się tułać niczym Odyseusz, ale chyba nie. Raczej będą mieli tę grę w kieszeni, pamiętajmy. Próbują teraz otworzyć inhibitor na środku, to się udaje. Podchodzą od bottom lane'u, tu gdzie mają najwięcej miejsca, tu gdzie już nie ma wieży przeciwnika. I wchodzi król Midas! I łapie za rączkę przeciwnika. Nie wiem. To wszystko, już tylko może tutaj Hades pozdrowić, jeżeli chodzi o drużyny katastrofy. Pojawiło się u niego trzech zawodników i do tego wszystkiego jeszcze baza zniszczona. Termopile upadają pod naporem kobiety, wąż i amazonki z dzidami i AI robot przyszedł komercjalizm.